Posłuchajmy, jak Marcin rozmawiał z Moniką. Kiedy serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, każą blisko wśród nas zatka, są ze szczere słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, jeśli z tobą moja głowa, może w końcu mi się uda powiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Księże Dominiku, mówię szczerze, kolejnego dnia niestety czułem się jeszcze gorzej niż po pierwszym papierosie. Głowa mi pękała, miałem nudności. Bartek mówił, że to tylko taka pierwsza reakcja obronna, jak po zażyciu antybiotyku. Na Sylwestra szykowała się kolejna prywatka. Znów chciałem być na luzie, ale Bartek powiedział, że teraz muszę sobie radzić sam. Podał mi tylko numer do kolegi, Darka. On handlował takimi rzeczami. Udało mi się załatwić parę skrętów. Mówiąc rodzicom, że potrzebuję na książki. Po feriach ciężko było zabrać się do pracy. Czegoś mi brakowało, zawalałem sprawdziany. Ciągle się stresowałem, że znów nie umiem. Zresztą cały czas myślałem o Monice. Zacząłem pomagać sobie skrętami opalonymi na wagarach. Mnie i kolegom nie starczało na kolejne sztuki. Bartek, o którym wcześniej wspomniałem, zaproponował prostą akcję. Mieliśmy szantażować młodszych kolegów i wyłudzać od nich pieniądze. I to skutkowało. W klasie drugiej miałem poprawkę z matmy i fizy. Musiałem się uczyć przez całe wakacje. To było okropne. A gdzie się podziały twoje marzenia? Chciałeś być pilotem. Przecież wiesz, że żeby się dostać do szkoły lotniczej, trzeba być jednym z najlepszych. Gdzie się podziały te twoje marzenia? Nie wiem, uleciały gdzieś. Wszystko stało się mniej ważne. Od papierosów, narkotyków i tym podobne. Ciągle miałem głód, czegoś mi brakowało. Byłem rozdrażniony. Trawka już nie wystarczała. Spróbowałem białego proszku, ale to kosztowało dużo więcej. Rodzice już nie byli w stanie mi dawać pieniędzy. Domyślali się, że coś jest nie tak. Chyba podejrzewali, że padł. W liceum założyliśmy zespół. Chcieliśmy zarabiać na siebie, chociaż trochę się usamodzielić. Piwo zastąpiliśmy czymś mocniejszym, aby lepiej skutkowało. Teraz Marcin opowie o tamtych czasach. Monika dawno już go rzuciła. Nie o takim chłopcu marzyła. Mówią o niewieście, co z niego za tym. Wciąż chodzi pijany, pewno nie wie, co to wstyd. Brudny, niedomyty, w stajni ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Iść do diabła, mówią ludzie. Ludzie pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś mądrzeć,
po ich stronie być. Zwarczy z tej pościeli świeże mleko pić. Naprawdę chciałem mądrzeć i po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich. Stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku Hacjentę, wspaniałą, mówię wam. Lecz nie chciała w niej zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny krakosz byli, ale kiepski byłby z ciebie. Kiepski byłby mąż, kiepski byłby z ciebie mąż. Whisky moja żono, jednak tyś najlepszą znam. Już się nie opuszczę, nie, nie będę sam. Mówię whisky, to nie wszystko, można bez niej żyć. Lecz nie wiedzą o tym ludzie, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. I tak, oto kiedyś. To był maj, matura. Wiedziałem, że z polskiego poszło mi kiepsko. Idąc ze szkoły z kolegami, byliśmy zdołowani. Wszyscy mieliśmy ochotę na takiego porządnego, mocnego skręta. Chodnikiem po drugiej stronie szła młoda para. Wyglądali na bogatych. Mieli markowe ciuchy. Byli tacy szczęśliwi. Zazdrościliśmy im tego, zwłaszcza ja, bo z Moniką mi nie wyszło, że żyją inaczej. I pomyśleliśmy, że może podzielą się z nami swoim bogactwem. Powiedziałem: ej ty, koleś, pożycz dychę. A on do nas: o jaki żal, idźcie sobie zarobić uczciwą pracą. Tak się do nas odezwał, że my żal. Bartek skoczył do niego, uderzył go pięścią. Chciał uderzyć go pięścią, ale tamten gość znał sztuki walki. I tego natychmiastowo przerzucił przez siebie, że Bartek już leżał na trawniku nieruchomy. Ja niewiele myśląc, podleciałem do niego, pchnąłem go z całej siły. A on, potykając się o leżącego już Bartka, uderzył z całej siły głową w krawężnik chodnika. I już nie wstał. Zaczęliśmy uciekać. Byliśmy trochę zamotani. Jego dziewczyna zadzwoniła po policję, która zjawiła się natychmiastowo. My, nie mając trochę siły, trochę zamroczeni, zostaliśmy złapani na gorącym uczynku. Pogotowie zabrało chłopaka do szpitala. W szpitalu żył jeszcze 8 godzin w śpiączce. A potem niestety zmarł. Dalej był prokurator, proces, przyznanie się do winy, a resztę już ksiądz zna. Taka to była moja krótka, smutna historia. Wtedy, w kwietniu, skończyłem właśnie 18 lat.